To wyjątkowy rok dla wielu sołectw terenu powiatu cieszyńskiego, które świętują swoje jubileusze 500-lecia, 800-lecia, 800-lecie też i sołectwa Zamarski. Także wyjątkowy rok i wy macie wyjątkowo bogaty program, jeżeli chodzi o właśnie te wydarzenia w związku z 800-leciem. Czy się zgadza? Witam bardzo serdecznie. Tak, jesteśmy w Zamarskach. W sumie wioska chyba najwyżej położona na Śląsku Cieszyńskim, która obchodzi jubileusz 800-lecia, tak więc będzie się działo w tym roku sporo wydarzeń. Już za nami sprzątanie świata, za nami 1 kwietnia wielki turniej o Puchar Sołtysa w piłkarzyki. Przyjechało ponad 70 zawodników, mistrzów Słowacji, Czech i Polski. Graliśmy od 10 do 2 w nocy. Puchar o 2 w nocy wręczałem. Piękne wydarzenie, które się rozrasta i myślę, że w przyszłym roku jeszcze będzie więcej. Przed nami 28 maja smażenie jajecznicy z 800 jajek i również zdjęcie 800 na 800, czyli zapraszamy wszystkich mieszkańców nie tylko Zamarsk, ale i okolic, które chcą być uwiecznieni na jubileuszowym zdjęciu, które trafi właśnie do parku tu przy fontannie, do kapsuły czasu. Następnie 10 czerwca największe wydarzenie, największe obchody jubileuszu, czyli święto dziedziny, ale o tym już za chwileczkę. Następnie przez wakacje, lipiec, sierpień, będzie tutaj w parku w starym kinie na dziedzinie, czyli kino plenerowe, na którym będziemy prezentować stare nasze tutaj występy amatorskiego teatru, który prowadził pan Rudolf Mizia. To było Cieszyńskie Wesele i jeszcze inne różne sztuki. Następnie na początku września chcemy zorganizować turniej przysiłków, czyli taki piknik rodzinny. Będą rywalizowały tutaj różne przysiłki z Zamarsk w różnych konkurencjach. Następnie oczywiście tradycyjne zamarskie biesiadowanie. Chcemy odsłonić następną gwiazdę, tym razem świętej pamięci Rudolfa Mizi, zasłużonego kronikarza. Później mamy turniej znowu o Puchar Sołtysa, ale dla amatorów, na który serdecznie zapraszamy w piłkarzyki. A następnie oczywiście w grudniu, jak zawsze, mamy Mikołaja, mamy Wiejski Rang Świąteczny i na zakończenie jubileuszu będziemy mieli Sylwestra pod chmurką właśnie w parku. Trzymajcie Państwo kciuki, żeby te wszystkie wydarzenia nam się udało zorganizować. No właśnie, sporo tego. Rozumiem, że kalendarz tych wszystkich wydarzeń jest gdzieś dostępny. Jest dostępny, oczywiście. Oczywiście udostępnimy tutaj, mam nadzieję, że też opublikujemy portalowi OX.pl, który jest, patronuje naszym imprezom i tej największej imprezie, jaką jest Święto Dziedziny, które już 10 czerwca rozpoczynamy barwnym korowodem, w którym wezmą udział wszystkie organizacje działające właśnie w Zamarskach, począwszy od szkoły, harcerzy, Pańska GW, OSP, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, samorządowcy. Po prostu wszyscy chcemy pokazać i ruszymy właśnie z parku na teren imprezy, które w tym roku Święto Dziedziny będzie odbywało się na terenie boiska szkolnego w Zamarskach, bo tam powstanie wielka scena 10x12. Już powiem dlaczego. Po rozpoczęciu oficjalnym i przemówieniach zaproszonych gości oraz wręczeniu podziękowań wszystkim właśnie organizacjom rozpoczną się występy artystyczne. Oczywiście szkoła, oczywiście ludowe występy cieszyńskiej pieśniczki. I o godzinie 18 ruszy pierwszy koncert Przyjaciele dla Zamarsk. Jak Państwo pamiętacie, jak otwieraliśmy park, też był taki koncert, gdzie moi przyjaciele Zamarsk, różni artyści występowali właśnie w Zamarskach i w tym roku właśnie na tym jubileuszu również moi przyjaciele Zamarsk wystąpią w programie, w repertuarze zespołu Skaldowie. I już mogę zdradzić, że wystąpi w tym koncercie muzyk związany ze Skaldami, jeden z najlepszych perkusistów, Wiktor Kieszkowski. A o godzinie 20 gwiazda wieczoru, wielkie wydarzenie w Zamarskach, to jest koncert zespołu Golec Orkiestra, który będzie miał koncert prawie dwugodzinny i mamy nadzieję, że wybrzmi nasza piosenka, która wpisuje się w nasz park, czyli słynne ściernisko, bo właśnie w tym miejscu było kiedyś ściernisko, pasła się krowa, dzisiaj mamy piękny park nagrodzony. O godzinie 20 właśnie disco ściernisko w parku, będzie dyskoteka. Tak więc serdecznie Państwa zapraszam. Będzie oczywiście strefa kulinarna, strefa rekreacyjna dla dzieci, różne z tym związane wydarzenia. Mamy nadzieję, że uda się nam również zrealizować projekt, czyli wystawa starych fotografii z Zamarsk. Zobaczymy, trzymajcie Państwo kciuki.
wiążemy pomalutku, wszystko dopinamy na ostatni guzik. Mamy nadzieję, że przede wszystkim pogoda nam dopisze, bo tyle przygotowań, tyle pracy społecznej, bo to naprawdę dzięki sponsorom, dzięki akcji Złom, dzięki zaangażowaniu społeczników, którzy będą przyszykować cały ten teren, zarówno w parku, zarówno przy szkole, tego jest bardzo dużo pracy, ale mamy nadzieję, że ta nasza praca nie pójdzie na marne i ta impreza się uda i będziemy wszyscy, można powiedzieć, się cieszyli tym wielkim jubileuszem, którym jest 800 lat naszych pięknych Zamarsk. No to trzymamy kciuki za tą pogodę, jeżeli chodzi o te wydarzenia plenerowe. I już najbliższe wydarzenie? Przypominam, już 28 maja o godzinie 15 robimy zdjęcie na boisku szkolnym. Przygotujemy, ustawimy się w liczbie 800 i zrobimy zdjęcie. Każdy będzie mieć, drodzy Państwo, swój przypisany numerek, więc warto być na tym zdjęciu, bo w kapsule czasu zarówno, że będzie zdjęcie, to będzie opisane, kto był pod jakim numerem, bo każdy dostanie swój numerek, więc o to chodzi, że za 100 lat, jak odkopią, to następne pokolenia stwierdzą, aha, mój prapradziadek stał pod numerem 23. Prawda? Mamy nadzieję, że będzie nas jak najwięcej. Serdecznie Państwa zapraszam, a potem poczęstunek darmowy, jajecznica z 800 jajek tutaj w parku. Zapraszam serdecznie.